Madzie i witajcie w kolejnym odcinku Minecraft na obcasach. I nie jestem już w drewnianej chatce. Tak, w drewnianej chatce już nie jesteśmy, teraz jesteśmy w naszej fabryce mięsa. Jakkolwiek to brzmi może troszkę drastycznie, może nie, ale nazywajmy rzeczy po imieniu, to jest fabryka mięsa. Tak, z zewnątrz to wygląda w ten sposób. Tutaj zrobiłam taki dość niski komin z racji, że tutaj mamy wielką... Czekajcie, bo mi się klawisze pomyliły. Wielką wieżę, o niej to za chwilę. Tak, a to jest nasza fabryczka mięsa, taka też w sumie czerwona. I wydaje mi się już skończona poza jednym aspektem, mianowicie nie mamy jednego zwierzaka, po którego się zaraz wybierzemy i zainteresujemy się też wieżą. Jak widzicie, tutaj wchodzimy, tutaj można powiedzieć, że jest jakaś, nie wiem, recepcja czy dział sprzedaży. Tutaj kiedyś będzie NPC, na razie ich jeszcze wszystkich nie wyciągałam stamtąd z domku, bo musiałabym je tutaj jakoś uziemić, a troszkę za dużo roboty by to mi zajęło. Tutaj możemy na razie dostać oczywiście jedzenie oraz nasiona. Jest jeszcze dodatkowo wełna, a tutaj nie ma nic. Tu był kobel, ale mam go przy sobie, poza tym w sumie mogę go zostawić. A nie, zostawię magazynie. Bo w sumie nie jest mi na chwilę obecną potrzebny, może jeden z tak zostawimy. Ale to o tym też za chwilkę. Tak, tutaj mamy tego typu oświetlenie. Jeszcze tu chciałam glowstone'y, ale niestety po ostatniej ucieczce prezydenta przez Nether wszystkie pigmeje się na mnie rzucają, więc wolę nie ryzykować. Nasza przepalarka została przeniesiona tutaj. To jest przepalarka głównie do żelaza. Żelaza jakichś surowców. Tu w ogóle sobie ładnie wszystko, jak widzicie, poukładałam. Diamenty się kończą, trzeba będzie się wziąć do roboty. Glina, to jest czarna glina, ona wygląda jak brązowa i jestem na nie. To natomiast jest przepalarka głównie do mięsa, do właśnie, można powiedzieć, produktów spożywczych. Oczywiście kowadło. Zaraz muszę zostawić tutaj kobla. Zostawimy jeden sobie, tak. Tak, tutaj wszystko sobie już poprzerzucałam i uwierzcie, że to wszystko mi się nie wiem jakim cudem mieściło w domku. No trochę też nazbierałam tego i sama, nie? No ale głównie wszystko jest z domku, teraz tutaj też mamy łóżeczko. Tutaj, żeby tą ścianę zadekorować, po prostu wsadziłam piecyki. Tak, a tak jak wcześniej widzieliście, tutaj mamy już zejście do pomieszczeń, gdzie miały być zwierzęta i które owszem są. Muszę wam powiedzieć, że stęskniłam się jednak za kopaniem pod ziemią i z przyjemnością mi się tu kopało. Tu są krowy, które zmutowały w zielony gatunek jakiś. Widzenia. Tu jest chyba przestrzeń za ścianą, stąd małego zombie słychać. Idź krowa jedna z drugą. Jak wyjdziesz, to zginiesz. Tak. Tu nie ma co się patrzeć słodkimi, cielęcymi oczami. Właśnie. Tak, więc na tym poziomie mamy krowy. Jak zauważyliście, na górze ich nie słychać, czyli efekt, który chciałam, osiągnęłam. Tu są owieczki i jedna zdezerterowała. Za to mamy obiad. Jak widzę, tutaj nic nie mutowało. Niżej są kurczaki. Tak, kurczaki. Kurczaki są o tyle fajne, że przynajmniej poznoszą jajka i jako tako nie ma większego problemu z rozmnażaniem ich. Zaczęło się od dwóch kurczaczków tylko. A teraz jest jeden. Ty też spadaj, bo jak uciekniesz, to zginiesz. No. A niżej, słuchajcie, są już świnki. Ich mamy na razie najmniej. Jakoś, nie wiem, chyba warunki im nie odpowiadają. A natomiast tutaj na samym dole będą zające, po które właśnie za chwilkę pójdziemy. I jeżeli zostanie jeszcze nam czasu, to zajmiemy się wieżą. O wieży co ja mogę powiedzieć? Jest to wieża potępieńców. Tak, jeżeli ktoś wchodzi tam do Białego Domu i czymś zawini, to wtedy zostaje wysłany do wieży potępieńców, z której w sumie już żyw nie wychodzi. Wiecie, tutaj w moim mieście nie ma kary śmierci, no ale... jakieś przywileje dla samobójców, można powiedzieć, przysługują. Tak, to jest troszkę dziwne. Jeszcze drzewka mi nie wyrosły. Więc tak, co ja mogę o tej wieży powiedzieć? Może ja najpierw opowiem, a później pójdziemy po króliki. No, może zanim pójdziemy, to ja się w ogóle zdążę przespać. Wieża, słuchajcie, jest na maksymalną wysokość, jaka tylko mogła być. Jak widzicie, licznik śmierci mi wzrósł, więc zgadnijcie dlaczego. Tak, bo spadłam. I teraz tak, do wieży będą wtrącani właśnie wszyscy ci, co czymkolwiek zawinili. Oni tam będą mieli, można powiedzieć tak w cudzysłowie, cele.
I może sobie zajrzyjmy tam. No, wiedziałam, że mi się kobyl do czegoś przyda. Tak, tutaj będą aż do samej góry, słuchajcie, cele. I tutaj, jeżeli ktoś już nie będzie naprawdę chciał siedzieć, stwierdzi, że skoro i tak już nie wyjdzie, no to wszystko mu jedno, może spaść w tamtą dziurę i się zabić. Jak się domyślacie, będzie to standardowy mob grinder, zrobiony tylko właśnie dlatego, żeby sama pusta wieża nie stała, a poza tym mam naprawdę duże pokłady kobla, które zaraz się powiększą, bo tędy będzie zejście na sam dół, bo na dole będą takie cele, takie już typowe. Jak pamiętacie serwer Prison u Shio, tam były takie cele w więzieniu, więc na dole właśnie będą takie cele, z których można będzie wyjść. To tak, wiecie, jakieś ułaskawienie z okazji święta dziękczynienia czy coś, jakieś, nie wiem, tego typu sprawy, więc na dole będą jeszcze zwykłe cele, więc tędy będzie zejście, które jeżeli starczy nam czasu po wyprawie na króliki, będziemy zaraz kopać. No a tutaj na górną część tylko potępieńcy, którzy już nie ma dla nich wybawienia, będą umieszczani. Więc to tak. Dobrze, więc może wbierzmy się teraz na króliki. Co prawda idzie noc, ale mam nadzieję, że zdążę. Z tego co pamiętam, tutaj za tą górą były króliki, bo tutaj były nowe tereny. Wziąłem sobie linki. Mam nadzieję, że chociaż przynajmniej te dwa króliki znajdę. Chciałabym je rozmnożyć. No, z królików przecież można mieć i mięso, i skórę, i... Ała. W ogóle muszę zacząć naprawiać moje rzeczy. Ten kill-off jest nowy, bo stary mi się już całkowicie zepsuł. I co miałam rzeknąć? Aha, właśnie. Budując wieżę, mi się wydaje, że ja przed nocą na pewno pójdę pod te króliki. Budując, słuchajcie, wieżę, tutaj właśnie, gdzie są te koniki i tam jest taki fajny, taka fajna wysepka dość. Zresztą przejdźmy się tam, mamy troszkę czasu na to. Jak widzicie, tutaj jest sporo koni, tutaj zaraz gdzieś powinny być, o, są osły. Właśnie, o tu. Tutaj, gdzie jest, nie wiem, no ten łuczek, o tak, to chciałabym ładnie wszystko zrównać i tutaj zrobić stadninę. Takie ładne boksy dla koników, tutaj byłoby, można powiedzieć, stadnina prezydencka z racji bliskości z Białym Domem. Tutaj oczywiście ta wieża, chcę ją jeszcze ogrodzić jakimś murem, załóżmy z tych skrat, z szarej wełny, tak żeby to, wiecie, tak dość groźnie wyglądało. I właśnie obok byłaby stadnina. Właśnie tak jak zaczynam budować jakieś jedne rzeczy koło drugich, coraz więcej pomysłów przychodzi, że obok może zbuduję to, a obok może zbuduję tamto. I tak powoli to miasto się rozrasta. Tak, to są nowe tereny, tu powinny być gdzieś króliki. Aha, to jest mój ten. Mój mur wokół miasta, co ma być, nie? Ja tak popatrzyłam, że co tam stoi? Tak w ogóle niejednokrotnie jak zauważyłam, dopatrujecie się w moich seriach Herobrine'a, nie wiem jakim cudem, ale spoko, szanuję. Czyżby mi się tu coś wczytywało, bo tak mnie przycięło. Boże, jak się woła króliki? Capu, capu? Tap, tap? Ja wiem, nie umiem wołać królików. Ale wiem, że tu gdzieś... No na pewno w tą stronę gdzieś były króliki. No słuchajcie, najbliższe króliki, które wiem, że są uziemione, że tak to określę, są na Bałkanice. Przecież ja nie będę leciała aż na Bałkanikę za królikami. Przecież zanim ja je tutaj przytarmoszę, to nieco, że mnie w nocy potwory zeżrą, to jeszcze ja nerwicy z tymi królikami dostanę. To jest małe, skacze i jest, no, ruchliwe za DHD. Boże, brzozowy las. Jakiś uraz mam do brzozowego lasu. No tak, oczywiście. Jak na nagranie potrzeba królików, nie ma. Jak sobie człowiek łazi, bo sobie po prostu łazi królików w brud. Wiecie co, przejdę tu na tą wyspę. Jakoś mam większe przeświadczenie, że króliki występują w lasach mieszanych niż w brzozowych. No, chyba nie w kanionach, no ale... Są na pewno nowe tereny, bo są nowe skały. Ciekawie tam. Nie pójdę dzisiaj tam, bo nie. Bo ja chciałam królika. Jak zwykle króliki mi popsują nagranie.
Nieco, że mi burza szaleje za oknem w trakcie nagrania, to jeszcze mi brakuje królików, a jeszcze idzie noc. Sami kiedyś pamiętacie, że tędy chodziłam i były króliki, no. Było to na którymś nagraniu. To jest udokumentowane, a teraz króliki mi robią na złość. Do kurczaków pod dostatkiem. A zaraz jeszcze będzie noc. W ogóle w Minecrafcie powinny być dodane takie dziury królicze, gdzie one by się chowały na noc. Coś takiego jak w Don't Starve jest, o. Jest kurczak. Nie strasz mnie tymi dźwiękami. Gro niedobre, królika mi daj. Czy naprawdę ja dużo wymagam? Jeden malutki królik. No dobra, góra dwa. Bo sam z sobą królik jeden się nie rozmnoży, ja potrzebuję dwóch. Chyba, że one wiedzą, do czego mi te króliki są potrzebne. Dobra, wiecie co, z racji, że jesteśmy blisko, ja sobie skiknę się przespać. O, dzień dobry, gadzino. Cześć. Tak, wiem, żebyś we mnie strzelała, więc od razu dostaniesz. Tak, śmiej się, owco, śmiej. Wiem, że to beczenie to był jeden wielki śmiech. A, w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, bo nie wiem, czy w tamtą stronę się patrzyłam na początku nagrania. Boże, jaka armia trzech. W każdym razie owce są przemalowane wszystkie na czarno, bowiem wieża potępieńców będzie z dekoru czarnej wełny. Chciałam z czarnej gliny, ale to wygląda jak czarna, znaczy brązowa bardziej. Brązowa glina. Coś brązowego i brzydkiego, co mi się nie podoba, więc stwierdziłam, że jednak będzie wełna. Tylko dlatego, że wełna lepiej wygląda, dlatego ja też wełny używam. A, i jest jeszcze drugi powód, dlaczego ja wełny używam. Jest zdecydowanie łatwiejsza do pozyskania niż glina. Tak, to jest też główny powód, dlaczego ja używam wełny. Wiecie co, pójdziemy sobie za wieżę w tamte rejony. Może tam coś... Ała! To bolało. Jak dobrze, że ja znowu nie włączyłam tego całego wybuchania. Dobrze, idę sobie w tamtą stronę i tam mają być króliki. Jak nie będą, to się zezłoszczę i idę kopać. Bo ja mam, że kopanie to jest najlepsza rzecz pod słońcem na uspokajanie się. Mhm. Przejął mnie. O, i tutaj jest jakiś kanion, którego jeszcze nie wyeksplorowałam. Też będę musiała się wybrać. Tu w ogóle będzie taki dziki park. Bo tutaj bardzo fajnie te drzewka są porośnięte, fajnie one wyglądają. Więc akurat na dziki park się nadadzą. A, tu jest... A chociaż na biomie sosnowym? Nie wiem, nie pamiętam, na którym króliki głównie występują. Ja po prostu na króliki trafiałam. Boże, owieczko, co ci się stało? Dobra, każesz nie pyskować, to sobie idę. A wiecie co, tędy kawałek pójdę, może tu gdzieś jakiś królik się znajdzie. Kto wymyślił tu drzewa? Może z królikami jest jak z rybami, nie należy przy nich gadać. Jak się łowi rybę, to niby trzeba milczeć, nie? No, to zgadnijcie, dlaczego ja nigdy nie łowiłam ryb. No, dokładnie dlatego. Nie no, no i znowu później będę marudziła po nagraniu, że nagranie wyszło słabe, bo oczywiście nie trafiłam na to, na co chciałam. To jest takie złośliwe. A jeszcze tak myślałam, no tu są blisko króliki, no to chwilkę mi to zajmie, no i potem będę sobie budować. Aha, widać. No przecież królik to nie jest jakiś taki, nie wiem, zagrożony gatunek, którego nie widać, czy coś. Aj, króliki, króliki. Dlaczego wy mi to robicie? Idę tutaj w stronę sosnowego lasu i wychodzę z tego interesu.
No tak, chciałam królika, mam psy. W sumie, wiecie co? Można byłoby zrobić schronisko. O, mam siedem kostek. Piesek, piesek. Który przekupny? Będziesz przekupny, dziad? O, wiesz ty co, zżarłeś 7. Idź ty, ale wrócę tu po ciebie. Bo też właśnie o schronisku myślałam w tym. A w mieście, no ale... Dobra, dużo psów jest. Zaraz, jak są psy, to królików nie będzie. Przecież psy jedzą króliki. Przynajmniej, to znaczy wilki. Przynajmniej tak jest chyba normalnie w lasach, w przyrodzie, nie? Ja, że to jakoś tak ładnie. No, owce też jedzą, jak widzę. To nie tylko jedną. No, tylko 4. Dobrze, więc jak coś, wiemy, gdzie są psy. A właśnie, mogę takiego dzikiego psa przytarabanić? A mogę dzikiego psa przytarabanić, a widzicie. Hehehehe. Czyli wyprawa nie jest tak do końca zmarnowana. Mamy pieski. Chodźcie wy dwa. Jeszcze mam 4 linki, to jeszcze sobie wezmę jakiegoś. Chodź ty. Chodź, Brutus. Jest tu jeszcze jakiś Azor. W sumie psy też możemy rozmnożyć, tyle że ich z nich mięsa nie będzie, no ale zawsze już do przodu jesteśmy. Świnka, serio nie miałeś gdzie się schować przed tymi psami? Dobra, chodźcie pieski. Mam nadzieję, ale wiecie co, przejdziemy tędy jak najdalej, żeby jak najmniej pływać. Nie chcę, żebyście mi się zerwały czy coś. To w ogóle jest glina jeszcze niewykopana. Ale tak jak mówiłam, na razie... Są króliki! I co ja teraz z psami zrobię? Dobra, po was przyjdę inną razą w takim razie. Ani się waż, durniu! Nie! Sorry, musiałam, żeby nie zabiły króliczków. Widzieliście sami, że chciały już atakować. Chodź, malutki. Może same krowie odmiany. Gdybym ich nie zabiła, by zżarły króliczka. Nie wolno żerać króliczka, tylko Madzie może być króliczki. Gdzie ten trzeci? Co? A jeden chyba dorósł przed chwilą, albo mi się wydawało, że był mały. Teci, najmniejszy. Chodź tu. Chodź. Chodź. Uff, normalnie podbudowałam się psychicznie faktem, że znalazłam te króliki. Aha, przynajmniej wiem, gdzie jesteśmy. Oj, nie bij się, malutki. Cicho, owieczka. O! Nie, no to jest już kpina. To jest kpina i szczyt szczytów wszystkiego szczytów, no. Żebym ja łaziła nie wiadomo gdzie i irytowała się, że nie ma królików. One skakały na łące obok, wtedy kiedy ja sobie poszłam, to tu już jest... Dobra. Koniec złości i złośliwości, idziemy. Może jeszcze ja od razu wrócę, słuchajcie, po te psy? Tylko musiałabym jakąś zagrodę im znaleźć. A może da owiec je fłyszcza? Nie, no nie będę taka zła. Ja nie jestem zła, teoretycznie. No wczytaj się. Wszystkie meldują się króliki, wszystkie. Ale naprawdę, jak te psy się rzuciły na te króliki, aż się nie spodziewałam tak naprawdę. Idą wszystkie grzecznie, idą. O, akurat na wieczór wrócimy. To wiem, ja psy zabiorę do Białego Domu, o. Jeszcze oglądałam kiedyś program, gdzie było o psach w Białym Domu. Że taki motyw był, więc by się zgadzało. Dobrze, przejdziemy troszkę naokoło, żeby już tą wodę ominąć sobie. No ale ten pomysł ze schroniskiem mógłby być całkiem. O, mogło być schronisko zaraz tutaj za tym, za fabryką. Już mam nadzieję, że wtedy by się psy nie burzyły. Bo by wyczuwały właśnie zwierzęta. O właśnie, to są wszystkie moje czarnowieczki. O właśnie, zaprowadzimy sobie króliczki, to jeszcze je ostrzygę.
wieża będzie właśnie tak w takim czarnym dekorze. Tak po skosie takie przeplatańce robione. Coś w tym stylu. No chodźcie, chodźcie. Tylko teraz tak, musimy wybić drzwi. Tup, 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 tup. Jeszcze na dole będę musiała drzwi albo kratę wybić. No, ale grzecznie mi skakać. Ja rozumiem, że wy jesteście wysokoskoczne i w ogóle, ale co, ja mam was delikatnie tak ściągać? Już tu jest tyle schodów. W ogóle jak ja więcej tego rozmnożę, to będą tutaj takie lagi, podejrzewam. A ty co się bijesz tam jeden z drugim? A, trzeba było... A zdechnij mi, któryś to zabije. Czy mi było cele dla królików zrobić troszkę niżej? Wodę mam wam tutaj wyleć, czy co? Gdyby nie fakt, że inne zwierzęta też trudno przyciągnąć, bym was ściągnęła... Znaczy zostawiła tutaj. Same się bijecie, ja was nie pociągam, pragnę zauważyć. Przynajmniej wiem, gdzie są. To łatwiej będzie mi je ściągnąć na nowo, jeżeli tutaj któryś zginie. Już niedaleko. Jeszcze jedne schody. No. No, chodźcie tutaj. Widzicie, macie ładnie zieloniutko. Teraz sobie wezmę tylko drzwi już tutaj bliżej. No i ty trzeci też. Dobra, wszyscy są. Więc... No, i mamy jeszcze króliczki. Wiecie co? Pójdę po marchewkę dla nich. Od razu je rozmnożę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W ogóle zegarek mam popsuty, nie wiem, która jest godzina. Zawsze jak chcę wiedzieć, która godzina, muszę wyłazić na górę, sprawdzić. Jezu, te zwierzęta strasznie hałasują. A, wieczór już się zbliża. No, to akurat pójdę nakarmić zwierzątka i kimniemy się i pójdę sobie... I pójdę sobie owce wystrzygę i myślę, że pójdę po wilki. Chociaż nie, po wilki na razie nie będę szła, bo nie za bardzo jest gdzie je trzymać, a w białym domu mi się gdzieś rozlezą. Nie daj Boże, z Konstantymi się pogryzą, to już całkiem będzie źle. Wolę nie ryzykować. Wiem, gdzie jest ich pod dostatkiem, to niech na razie żyją w naturalnych warunkach. W ogóle wszystkie klatki są poświetlane identycznie, a tylko u krów się zawsze coś przypołęta. A tam jajka są. A to za chwilkę sobie pójdę. O, czekajcie, pójdziemy od razu do świnek. Cześć. No, przynajmniej przychówek jest. Tylko żeby te króliki mi nie uciekały, to będzie dobrze. Cześć. Królik, królik. Królik, królik. No i no, możecie uspokoić się, tak skaczecie, że nie wiem, który dostał, który nie dostał. No. No i się dziwnie rozmnażają, bo dopiero jak marchewkę wyjmę z łapki, to one się, udaje im się rozmnożyć. Aha, tutaj lampy nie ma. Ale to innym razem zrobię. W każdym razie przychówek królików jest, można iść spać. Jeszcze po drodze, żebym pamiętała nożyczki wziąć na wełnę. A to wam mniej więcej pokażę przy okazji, jak mniej więcej będzie wyglądał dekor na wieży. Ten najhałaśliwszy trzeba było najniżej wsadzić jednak. Trzeba było zacząć od królików, świnek, kurczaków, owiec i dopiero krów. W takiej kolejności powinno tam być. Dobrze, wezmę sobie od razu nożyce, tylko pytanie dnia, gdzie ja je wsadziłam. Tu są nożyce, dobrze. Dobranoc. Nawet zombie słychać, że dało mi radę spać. Teraz ja wiem, gdzie tu zombie siedzi.
No a jak? Już pilnuję. Tam się Enderman gdzieś wścieka. Dobra, tego nie będę zaczepiać. Idę sobie do owieczek. I zaraz w ogóle jak wezmę trochę tej wełny, to podejdziemy do tej czarnej gliny. Zobaczycie, jaka jest różnica kolorystyczna. Dopiero cię wystrzygłam, a ty już mi porastasz. No proszę ciebie. Dobra, jeszcze ten region wystrzyga i możemy stąd wyłazić. I tak już mamy 1,5 staka. Jeszcze resztę wykoszę tutaj, to podejrzewam, że i pełny stak będzie. Ale teraz łatwiej mi przynajmniej widzieć, które są ogolone, a które nie. Bo jak zbierałam tylko białą wełnę, to było z tym gorzej, bo to wszystko białe wiecznie. I łby ma białe. Dobrze, no gdzieś już porosło. Będzie z was. Tu się przejdę, bo na ziemi tego pełno leży. Jeszcze gdzieś. Dobra, na razie już więcej nie zbieram. Chodźmy tu i myślę, że wypadałoby już odcinek kończyć, bo jeszcze troszkę screenu dla was jest. A to też troszkę czasu wam zajmie obejrzenie. Więc tak. Macie, to co tutaj jest, to jest czarna, przepalona glina. A to jest wełna. Patrzcie, jaka jest różnica. Kolorystyczna. I to nie tyczy się tylko tekstur moich sorteksów, tylko ogólnie, nie? I więc najprawdopodobniej ta glina zostanie stąd zbita i tutaj będzie zwykła wełna. No naprawdę, ona według mnie lepiej wygląda niż ta glina. A wzór, jaki chcę ułożyć, to będzie coś takiego... Czekajcie, to od tej strony może zacznę. Idzie tak. Albo będzie taka kratka, albo będzie coś w tym stylu. A, tu mi za nisko. Podwinduj mnie troszkę. Albo będzie coś takiego skośnego. Skośnego i tutaj pomiędzy tymi skosami będzie albo glowstone, chociaż nie wiem, bo dość dużo bym go potrzebowała. Albo pójdę do tej, do pluskwiarni i wezmę latarnie morskie, bo one dają tutaj takie chłodne światło i by dobrze się komponowały z tym czarnym. Ale z drugiej strony, jak jest bardzo dużo właśnie tych latarni morskich, to one światłowo nie wyrabiają i niektóre po prostu są, ale nie widać tego ich światła, nie? Co mnie poirytowuje. Więc nie wiem, co tam jeszcze tak do końca wsadzę. Też myślałam nad blokami szlamu, bo on by dość ciekawie wyglądał. Tylko po szlam trzeba byłoby iść na bałkanikę, więc to też dość sporo czasu by mi zajmowało. No dobra, na razie myślę, że mogłabym zakończyć dzisiejszy odcinek. Na koniec sobie może baraninkę zjem. I tak, w kolejnym odcinku wieża myślę, że już będzie w 100% wykończona. Cele więzienne na dole również. Myślę, że też do tego czasu powstanie stajnia oraz schronisko. Schronisko jeszcze jako tako nie wiem, gdzie je umieszczę. Najprawdopodobniej właśnie tak jak mówiłam, za fabryką. Ewentualnie za białym domem, bo tam też chyba troszeczkę przestrzeni i miejsca jest. Ale nad tym się jeszcze zastanawiam. W każdym razie mam plany na 3 nowe budowle na świecie, w moim mieście, więc temu się skupię. A, jeszcze tutaj miałam takie wytłumaczenie na te kraty, bo na początku miało nie być tej ściany, miały być tylko kraty, ale stwierdziłam, że w ten sposób będzie lepiej się to prezentowało, więc w razie jakiejś ewakuacji, to znaczy ewakuacji, ataku czy coś, te kraty teoretycznie opadają tutaj, żeby żadne zwierzęta nie uciekły. Tak, takie moje wytłumaczenie tych krat jest. Dobrze, zajrzę sobie jeszcze na sam koniec do moich króliczków. Naprawdę podniosły mnie na duchu, że się znalazły. A owiec trzeba troszkę wybić. Ewentualnie ty też przemaluj na czarno. Kurczak! Masz ostatnią szansę.
To była twoja ostatnia szansa, sorry. Tak, jeszcze chciałam wspomnieć, że tutaj planowałam zrobić taki system transportowania mięsa na górę za pomocą jakichś podajników, dispenserów czy czegoś, jednakże w żaden sposób mi to nie wychodziło, więc na chwilę obecną odpuściłam to sobie. Jeżeli byście mieli propozycję, jak to zrobić tak dość ładnie, zgrabnie i przyjemnie, żeby to mi się udało, to prosiłabym was o jakieś rady, komentarze, pomoce itd. No dobra, a tym miłym akcentem myślę, że kończymy dzisiejszy odcinek. Dzięki wam bardzo serdecznie za obejrzenie. Kolejny już za 2 tygodnie, tak więc trzymajcie się, no i cześć. Idźcie, malutki. Hej.